Portal e-Zdrowie oferuje swoim użytkownikom możliwość rejestracji w placówkach ochrony zdrowia oraz przeglądania dokumentacji medycznej. Z takiego udogodnienia mogą korzystać m.in. pacjenci Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego. Wdrożenie i rozpropagowanie portalu wśród pacjentów zajęło sporo czasu. Największym problemem, zdaniem dyrektor Bożeny Łapińskiej, było przełamanie dotychczasowych stereotypów. Większość pacjentów na początku wolała tradycyjną formę rejestracji, czyli bezpośrednio przy szpitalnym okienku. Ona też jest i pacjent może wybrać sobie, czy woli rejestrację taką przez internet z domu na przykład, czy z telefonu w dowolnym miejscu, czy przyjść do nas i zarejestrować się metodą tradycyjną. Kolejna kwestia to lęk pacjentów przed wyciekiem informacji o chorobie. Dyrektor Łapińska zapewnia, że dane są chronione za pośrednictwem najnowocześniejszego oprogramowania. To są specjalne zabezpieczenia. My mamy nowe systemy, ponieważ w 2015 roku, jak był ten podlaski system informacyjny wdrażany, to my równocześnie wdrożyliśmy u siebie taki projekt techniki informacyjne i komunikacyjne, który zapewnił nam zakup nowych serwerów, komputerów. Stąd tak jakby też to zaplecze, takie techniczne u nas też jest bardzo, bardzo nowoczesne. Pacjentów, którzy dokonują elektronicznej rejestracji, wciąż przybywa. To są specjalne zabezpieczenia. My mamy nowe systemy, ponieważ w 2015 roku, jak był ten podlaski system informacyjny wdrażany, to my równocześnie wdrożyliśmy u siebie taki projekt techniki informacyjne i komunikacyjne, który zapewnił nam zakup nowych serwerów, komputerów. Stąd tak jakby też to zaplecze, takie techniczne u nas też jest bardzo, bardzo nowoczesne. Informacja o lekarzach pracujących w szpitalu psychiatrycznym również znajduje się na stronie internetowej e-portalu. Pacjent najpierw musi wybrać poradnię, potem lekarza, a na koniec termin wizyty. Korzystanie z portalu jest niezwykle proste i intuicyjne. Wszelkie wątpliwości można rozwiązać bezpośrednio w rejestracji albo telefonicznie. Nieco mniejszą popularnością cieszy się opcja przeglądania własnej dokumentacji medycznej. Ponieważ tutaj już wymagana jest zgoda pacjenta do tego, żeby te dane mogły być udostępnione. W każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym, jeżeli pacjent się zgłasza, to musi tą odrębną zgodę dać dla lekarza, żeby jego dane były na tym portalu regionalnym udostępnione. Jeżeli takiej zgody nie da, to takie dane nie będą udostępnione. Usługa polegająca na elektronicznym udostępnianiu dokumentacji medycznej na portalu e-Zdrowie, zdaniem dyrektor Łapińskiej, ma ogromną przyszłość. Możemy tutaj przeglądać wyniki swoich badań, zalecenia lekarskie, informacje na temat przypisanych leków. Bardzo przyspiesza też przekazywanie informacji między podmiotami o pacjencie. Jeżeli pacjent na przykład w ciężkim stanie znajdzie się gdzieś tam w innej placówce w Białymstoku, która jest dość odległa od nas, to błyskawicznie właśnie za pomocą tego portalu, jeżeli pacjent wcześniej taką zgodę dał, takie informacje lekarz może uzyskać. Pacjent może również na takim swoim kontem zarządzać, dlatego że on tam może też umieszczać informacje na przykład o badaniach zdobytych w innym podmiocie. W takim przypadku należy podać informacje o podmiocie medycznym, który wykonał badania i czego one dotyczą. To jest bardzo ciekawa perspektywa, myślę, tego portalu. Jest jeszcze bardzo interesujący trzeci aspekt tego portalu, mianowicie taka informacja o zdrowiu. Tam umieszczane są informacje o tym, gdzie na przykład są badania na Podlasiu wykonywane. To już tak jakby nie z dziedziny psychiatrii, a innej, na przykład gdzie mammobus jest w danym dniu, gdzie będzie na przykład za tydzień, tak? Jakie są te dni zdrowia organizowane, na przykład o cukrzycy, o padaczkach, o nadciśnieniu. Tam można wejść i takie informacje uzyskać. Znajdujące się tam informacje dotyczące różnego rodzaju chorób czy promujące zdrowy styl życia są autoryzowane. Na chwilę obecną z portalu e-Zdrowie korzysta około 30 szpitali i poradni specjalistycznych w województwie. Pacjent, by uzyskać dostęp do portalu, musi posiadać konto. Oczywiście może je założyć przez internet. To jest bardzo proste. PIN również możemy tam uzyskać po zarejestrowaniu się, wpisaniu swojego hasła, swojego znanego tylko dla siebie. To jest taka sama rejestracja, jak zwykłe logowanie do komputera. Sprawa komplikuje się nieco, gdy chcemy mieć dostęp do dokumentacji medycznej. Musimy autoryzować, kto
taki dostęp do dokumentacji daje, więc tutaj musi być sprawdzenie z dokumentem tożsamości pacjenta. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania portalu e-zdrowie pacjenci mogą uzyskać bezpośrednio w szpitalnej rejestracji. Można tutaj także uzyskać pomoc przy założeniu konta, uzyskaniu kodu dostępu i rejestracji do wybranego lekarza.